Ej, ulepimy dziś bałwana. Siema, przyszliśmy do trollów w lesie zamiast do zwykłego lekarza, bo nie wierzymy w naukę lol, weźcie ją uzdrówcie magią szamanów czy coś. Tak jak myślałem, przykro mi, ale będziemy musieli zrobić jej pranie mózgu w tym czasie. Weźcie, zamknijcie Elzę samą w pokoju na kolejne kilka lat, tak żeby nie była przystosowana do życia w społeczeństwie. Okej! Problem z głowy, pora na CS. Pa mamo, pa tato, uważajcie, żeby czasem wasz statek nie zatonął podczas sztormu. Haha, no co ty, nie będzie żadnego sztormu. Ej, rzeczywiście nie było sztormu. Dzisiaj jest balu królowej. Przydałby mi się jakiś chłop. Siema, jestem Hans Christian Andersen. O mój Boże. Siema Elza, czy mogłabyś pobłogosławić nasz związek małżeński z moim ulubionym amerykańskim białym youtuberem? Anna, chyba nie zdajesz sobie sprawy z zagrożeń wynikających z paraspołecznych relacji z youtuberami. Okej, jeśli nie szlat, to może mój drugi ulubiony youtuber Dream. Teraz to mnie zdenerwowałaś, no i widzisz, straciłam panowanie nad sobą przez ciebie, muszę uciekać na Syberię, nara. Dobra, zostawiłam całe królestwo jakiemuś typowi, którego poznałam 26 sekund temu. Nic złego nie może się stać. Nie wiem, jak się znalazłam w tych saniach, ale okej. Excuse me, what the actual fuck are you doing on my... Ej, patrz, jaki bałwan. Siema, jestem Svena, to jest Krzysztof, a ty jak się nazywasz? Religion and politics often make some people lose all perspective and give way to ranting and raving and carrying on like emotional children. They either refuse to discuss it with reason or else they prefer argumentum ad hominem. Ach, nareszcie chwila spokoju. Hej Elza, to ja. Masz kurde no. Siema, przywrócisz może lato. Fuck you! No nie, Elza zatrzymała jej krążenie, co powinienem teraz zrobić? Siema, uzdrowicie ją mocą szamanów czy coś. Najpierw zrobimy wam ślub wbrew waszej woli. Że co? Masz 3 sekundy na opuszczenie zamku. Liczę do 3. Raz. Co jest po raz? Proszę, nie bijcie mojego psa. Zamierzam skrzywdzić twojego psa. Jestem jej psem. Dobra, dość tego, pora na moją umiejętność specjalną, czyli umyślne zabójstwo. Ruch. Tak, dla twojej świadomości grozi ci kara dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo pierwszego stopnia, a teraz nara, idę zabić Annę. Siema, weźcie jej, przywróćcie funkcje życiowe. Tak naprawdę byłem głównym złym przez cały ten czas. Wow, co za beznadziejny plot twist. Teraz pójdę zabić Elzę, co prawda miałem okazję zrobić to wcześniej, ale widocznie scenariusz filmu na to nie pozwalał. Siema, to ja, Olaf, zapomniałem, że jestem w tym filmie, idę się roztopić w tym kominku. Ale wieje, alert RCB nie kłamał. Dobra, Deklu, co zrobiłeś z moją siostrą? Wzięła sen i umarła, lol. A teraz zabiję cię w zwolnionym tempie, tak żeby ktoś miał szansę mnie powstrzymać. Ej, zupełnie jak w snu pieserze, dobra, uciekam stąd. Jezu, te zestawy Lego robią się coraz trudniejsze. Myślę, że wszyscy się dziś czegoś nauczyliśmy, że izolacja od społeczeństwa może być tragiczna w skutkach. Nie, że youtuberzy to największy ściek. A to też prawda. Dobra, wszystko fajnie, ale i tak idziesz do więzienia za zabójstwo pierwszego stopnia. A ty za co siedzisz? Wiesz może, co to jest kerfuś? Okej, nie chcę wiedzieć.